Radio, radio Conchita, proszę. Nero, który u nas niczym nie umiał najciekawsze tematy, że... Bez miary również kochał tej hipochondrii warszawskiej, proszę państwa, jest po prostu taka moda, że wszystkie żony, matki i kochanki to Maryja. Od zdrowia i życia małej Augusty Maryja. Mogły zależeć losy całego imperium. Że gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, nie zwróciwszy prawie uwagi na wiadomość centuriona. Nie Maria, tylko Maria, ksiądz Rydzyk mówi. Maria. I przeszedł. Lecz aktę zajęta była także przy dziecku i musiał czekać na nią długo. Nadeszła dopiero koło południa, z twarzą zmęczoną i bladą, która na widok Winicjusza pobladła jeszcze bardziej. Aktę, zawołał, chwytając jej ręce Winicjusz i ciągnąc ją na środek atrium. Gdzie jest Ligia? Chciałam się ciebie o to zapytać, odrzekła, patrząc mu z wyrzutem w oczy. A on, jakkolwiek przyrzekł sobie, że wybada ją spokojnie, ścisnął znów dłońmi głowę i począł powtarzać z twarzą ściągniętą przez ból i gniew. Nie ma jej, porwano mi ją w drodze. Po chwili jednak opamiętał się i zbliżywszy swą twarz do twarzy Akty, począł mówić przez Mikołaja tu nie ma, to nie jest imię warszawskie. Akte, jeśli nie chcesz stać się przyczyną nieszczęść, których nie potrafisz sobie nawet wyobrazić, odpowiedz mi prawdę. No ale co chciałeś, ja nie mam czasu. Czy nie Cezar ją odbił? Cezar nie wychodził wczoraj z pałacu. Na cień matki twojej i wszystkich bogów, czy nie ma jej w pałacu? Na cień matki mojej, no to przecież Marku, nie teraz. Nie masz jej w pałacu i nie Cezar ją odbił. Od wczoraj zachorowała mała Augusta i Nero nie oddala się od jej kołyski. Wilicjusz odetchnął. No. No to, co dobrze, wydawało dobrze mu się najstraszniejsze. A ja w międzyczasie zadzwonię do Wisława Gorułki, może go wzbudzę w dniu ostatecznym. No na razie. Siadając na ławie i zaciskając pięści, porwali ją Aulusowi i w takim razie biada. Nie, tu jeżdżą tramwaje, na razie. Koło 11. Był tu dziś rano. Nie mógł się ze mną widzieć, gdyż byłam zajęta przy dziecku, ale wypytywał o Ligię Epafrodyta i innych ze służby cesarskiej, a potem oświadczył im, że przyjdzie jeszcze, aby się widzieć ze mną. Chciał odwrócić od siebie podejrzenia. Gdyby nie wiedział, co się stało z Ligią, byłby przyszedł szukać jej do mego domu. Zostawił mi kilka słów na tabliczce, z których zobaczysz, że wiedząc, iż Ligia została zabrana z jego domu przez Cezara na twoje i Petroniusza żądanie, spodziewał się, iż zostanie tobie odesłana. I dziś rano był w twoim domu, gdzie mu powiedziano, co się stało. To rzekł, że poszła do Cubiculum i po chwili wróciła z tabliczką, którą jej zostawił Aulus. Winicjusz przeczytał i zamilkł. Akta zaś zdawała się czytać myśli w jego posępnej twarzy, gdyż po chwili rzekła: nie, Marku. Stało się to, czego chciała sama Ligia. Tyś wiedziała, że ona chce uciec, wybuchnął Winicjusz. A ona spojrzała na niego swymi mglistymi oczyma niemal surowo. Wiedziałam, że nie chcę zostać twoją nałożnicą. A ty czym byłaś całe życie? Ja byłam przedtem niewolnicą. Lecz Winicjusz nie przestał się burzyć. Cezar darował mu Ligię, więc on nie potrzebuje pytać, czym była przedtem. Wynajdzie ją choćby pod ziemią i uczyni z niej wszystko, co mu się podoba. Tak jest. Będzie jego nałożnicą. Każe ją chłostać, ilekroć mu się podoba. Gdy mu się sprzykrzy, odda ją ostatniemu ze swoich niewolników albo każe jej obracać żarna w swoich posiadłościach w Afryce. Będzie jej teraz szukał i odnajdzie ją tylko po to, by ją zgnieść, zdeptać i upokorzyć. Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis. Czytali Halina Łabonarska i Jerzy Zelnik.
Queridos jóvenes, tenemos encuentro marcado en la próxima Jornada Mundial de la Juventud, en el año 2016, en Cracovia. Papież Franciszek zaprasza nas na Wielkie Święto Młodych do Krakowa. Are you ready? My jesteśmy gotowi towarzyszyć wam w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży. Spotkajmy się w drodze na Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Już w niedzielę o 16 na antenie Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Dziś w audycji Muzyka Mistrzów przed nami otwiera swe muzyczne podwoje epoka, która w muzyce obfitowała w przełomowe dokonania. Mowa o okresie klasycyzmu, epoce krótkotrwającej, bo zaledwie kilkadziesiąt lat. Była to epoka wielkich klasyków wiedeńskich Haydna, Mozarta i Beethovena, a także epoka symfonii, koncertu instrumentalnego, kwartetu i sonaty, a więc muzyki instrumentalnej opartej niemal całkowicie na homofonii. Dziś pragnę przypomnieć tylko jednego kompozytora wspomnianego okresu, Józefa Haydna. Urodził się 31 marca 1732 roku w Rachrau. Był jednym z 12 dzieci Kołodzieja ze wsi w Dolnej Austrii. Mając zaledwie 5 lat, Józef budził zainteresowanie swoją muzykalnością. Toteż kuzyn zaczyna wprowadzać go w tajniki muzyki, z takim skutkiem, że chłopcem zajął się kapelmistrz wiedeńskiego chóru przy katedrze świętego Stefana. Już około 10 roku życia Haydn czyni pierwsze próby kompozytorskie. Po mutacji i zwolnieniu z chóru przez kilka lat cierpi biedę. W 1755 otrzymuje pierwsze w swoim życiu stanowisko dyrektora muzyki u hrabiego Morzina. Kapelę wkrótce rozwiązano i Haydn przychodzi do księcia Esterhazego. Także Anielsta, proszę państwa, że tym moherowym się chce zajmować. Kurna, Stasiek zamiast kurna Olek? Nie wiem, Józek, nie wiem. Takimi głupotami, proszę państwa. Jaki Józek? Więc to jest też zabawne, bo mamy takie dwa... Misjonarze Świadków Jehowy mieliby się Haydnem zajmować, proszę państwa. To wszystko jest muzyka świecka w świecie, w sferze świata diabła. O czym my to będziemy mówić? Został jednogłośnym MVP. Mamy tego LeBrona, który bije swoje rekordy, który siódmy raz z rzędu jest w finałach i który też się mówiło przed tymi finałami. Trochę było tak, że przez cały sezon zasadniczy się mówiło, no dobra, w zasadzie rywalizacja się rozstrzygnie na zachodzie o to, kto będzie mistrzem NBA, bo wschód jest słabszy, a poza tym to Cleveland wcale w sezonie zasadniczym tak super nie grało. Te playoffy trochę nam zmieniły optykę, tak? Dlatego, że Golden State Warriors zmagali się z kontuzjami. Curry nie zagrał w części serii z Houston, nie zagrał w części serii z Portland. Wydawało się, że może te przerwy i te kontuzje, najpierw kostki, potem kolana, mogą mieć negatywny wpływ na jego grę. Poza tym Golden State nagle okazało się, że są zwykłymi śmiertelnikami, no jakimś cudem, małym zrywem. Udało im się ten finał z Oklahomą przegrać pomimo tego, że przegrywali 1-3 i chyba 50. drużyna w ogóle w historii udało się tę stratę im odrobić. Tymczasem Cleveland przeszło przez te playoffy jak burza, tak? Jak taran. Pierwsze dwie serie bez porażki, 4-0-4-0. Troszkę dostali zadyszki w tych dwóch meczach w Toronto i po 2-0 zrobiło się 2-2, ale potem dwa kolejne znowu łatwo wygrali i wydawało się, że Moka Radio Cleveland jest mocniejsza od tej wielkiej. Ale
gramy na utrzymanie tej placówki. To musi być frustrujące, bo ani Kerry nie gra jakichś wybitnych zawodów, ani Clay nie gra jakichś wybitnych zawodów. Clay Thompson tymczasem... Także proszę Państwa, po co Polakom się zajmować Radio Tok FM? Proszę. To jedna ich żona, to się nazywa Maryja. No bo tu jest taka moda, no, linia mysia, moherowa. No one są nietypowe, tak? Znaczy nie ma jednego wielkiego bohatera. Ci bohaterowie, na których liczyliśmy, trochę zawodzą. LeBron się miał dużo strat i rzeczywiście nie będzie tego meczu dobrze wspominał. Kerry większość tej serii, kiedy oni odskakiwali z remisu na 20 punktów, przesiedział na ławce. No ale widać było na ławce, że się świetnie bawi, więc też fajnie. O dobrze, teraz jadą zawodnicy do Cleveland i tak liczymy na to, że może tam we własnej hali Cavs trochę powalczą, ale tak chciałem zapytać, Stephen Curry to jest jednak śmiertelnik, zwykły koszykarz, no niezwykły, no bardzo dobry koszykarz, czy człowiek, który pisze historię koszykówki na nowo, czy przewartościowuje koszykówkę, robi coś zupełnie innego, kosmicznego? Myślę, że jedno i drugie, tak? Znaczy właśnie niesamowite jest w Kerrym to, że on będąc zwykłym śmiertelnikiem, tak? Bo on nie jest takim typem takiego dominatora, jakim był Michael, czy nawet takiego, jakim jest LeBron James dzisiaj, który w pewnych sytuacjach, okolicznościach jest nie do powstrzymania, czy takiego, jakim był Kobe Bryant, czy Shaq, czy wielu innych. Tak? On jest takim chłopakiem, który właśnie, to jest w nim niesamowite, że będąc takim zwykłym chłopcem, niespecjalnie atletycznie zbudowanym, który też nawet tego rzutu do pewnego momentu nie miał zbyt dobrego jeszcze w dzieciństwie, no takiego przekreślanego w wielu miejscach, ani nie trafił na jakąś wybitną uczelnię, ani nie poszedł z bardzo wysokim numerem w drafcie, ani nawet Nike nie umiało jego docenić, jego talentu na tyle, żeby mu zaproponować poważną ofertę finansową i dlatego go stracili, tak? Dlatego on reklamuje Under Armoura. No ale właśnie przez to, że będąc takim zwykłym śmiertelnikiem, ma ten najszybszy rzut za 3 punkty w NBA, najlepszy rzut za 3 punkty w NBA w historii, to by far, tak? Jako jedyny człowiek w historii potrafi rzucać bez specjalnych problemów kilkakrotnie z rzędu z logotypu, czyli prawie z połowy boiska, tego logotypu, który się znajduje na środku boiska, rzuca z pozycji takich, no też absolutnie, no jakichś absurdalnych, tak? To znaczy nikt przed nim w NBA nie oddawał tylu rzutów w taki sposób. No bywali koszykarze, którzy oddawali rzuty w sytuacjach szalonych, na przykład Antoine Walker był kiedyś taki koleś, tylko że on zazwyczaj nie trafiał, a Kerry zazwyczaj trafia i to jest w nim niesamowite. Więc w tym sensie, on mówi, no będąc tym śmiertelnikiem, robi rzeczy, o których się ludziom nieśmiertelnym, które ludziom nieśmiertelnie przyszłyby do głowy no i w tym sensie jest na pewno, będzie też legendą koszykówki. On jakoś też tę koszykówkę redefiniuje, tak? Znaczy rzut za 3 punkty nigdy nie był tak istotnym elementem arsenału koszykarskiego, jak jest teraz, tak? Jak jest teraz właśnie za czasów, no jeszcze trafił do takiej drużyny, tak? Gdzie rzeczywiście tam każdy może rzucić za 3 punkty, łącznie właśnie z Draymondem Greenem, czy no może Andrew, może Bogut nie rzuca, ale tak to rzucają prawie wszyscy. A nie jest trochę tak, że to Tracy McGrady powiedział, że to po prostu świadczy o tym, że ta obecna liga NBA jest słaba, że przepisy są takie, że łatwiej takiemu zawodnikowi i generalnie to... Znaczy to jest, myślę, bzdura, tak? Znaczy, że można było zawsze rzucać z daleka za 3 punkty i z absurdalnych sytuacji. Jakoś nikt tego nie robił, tak? I akurat nie wiem, co tam się miało w tych... Nie przybliżyli w międzyczasie tej linii rzutów za 3 punkty. Ona zawsze była tam, gdzie jest, a to jest pewnie najpoważniej, no i z jakiegoś powodu on w tym roku pobił zresztą swój rekord, tak? On 400 ileś tak, 400. Razy trafił za 3. To też gdzieś wyczytałem w połowie tego sezonu jakąś taką dosyć szokującą dla mnie ciekawostkę, że Larry Bird przez całą swoją, który no, jakby znany jest z tego, że dużo rzucał za 3 punkty i że i też tam wygrywał konkursy rzutów za 3 punkty, że on przez całą karierę trafił tych rzutów za 3 punkty mniej niż Kerry w tym sezonie, tak? Więc ja się z tym nie zawsze są takie dywagacje, ale to są takie dywagacje, bym powiedział, charakterystyczne dla starych ludzi, tak? No, Tracy McGrady już skończył karierę i to jest najłatwiej powiedzieć, a za moich czasów to się w tę koszykówkę grało inaczej. Grało się inaczej, ale wszystko się zmienia, a poznać wybitnego sportowca można po tym, że się odnajduje w tych czasach, w których gra, tak?
Wspomniałeś o tym, że Nike nie doceniło w pewnym momencie Stefana Karego i dlatego ma kontrakt z Under Armorem. Ja się zastanawiam pod takim właśnie względem marketingowym, jak go porównamy do Michaela Jordana, do Kobe'ego Bryanta, nawet do LeBrona Jamesa, do tych wielkich, to są ci koszykarze lat 90. z już XXI wieku, którzy mają mnóstwo hejterów, którzy mieli swoje wady, którzy nawet jeśli, tak jak Jordan, ten wizerunek medialny naprawdę mają niezły, to i tak tam były rysy, bo i rozwód z żoną, i sprawy hazardowe. A Stefan Curry jest gościem, którego no, tak naprawdę no, nie można nie lubić. No. On z tymi swoją żoną, z tymi córeczką. Córeczką i teraz jeszcze drugim dzieckiem, które też powoli stanie się medialnym dzieckiem. Ojciec, który grał w NBA, matka, o której mówią wszyscy, że mogłaby być jego Stefa Curry'ego żoną, bo jest tak piękna. Jak to promować? Może tak. Dlatego się szuka innych elementów, które można hejtować. Tak? No Charles Barkley go hejtuje za to, że mówi, że on wcale nie jest taki świetny. Czy McGrady mówi, że za jego czasów to się trudniej grało w koszykówkę. To znaczy zawsze można też znajdować te takie wątpliwości, czy on, że on na przykład no nie wiem, słabo zagrał w zeszłorocznych finałach i na razie te pierwsze dwa mecze też szału nie ma. Tak? Załatwiają za niego robotę jego koledzy. On rzeczywiście jest takim no też jest bardzo, bardzo wierzący, bardzo religijny i w tym sensie na razie żadnych skandali z nim związanych nie ma. No nie ma też czegoś takiego. Tylko, że on jest trochę takim, bym powiedział, zabójcą o twarzy niewiniątka, tak? To znaczy, on nieraz oddaje takie rzuty, po których no już tylko można się załamać, tak? Jak się jest zawodnikiem drużyny przeciwnej, to są takie killery, które rzeczywiście mogą podciąć skrzydła, które rzeczywiście są upokarzające, no bo jak ci facet rzuca z połowy boiska, patrząc ci prosto w oczy, tak? I nieraz się jeszcze odwraca, zanim ta piłka wpada do kosza, bo wie, że ona i tak do tego kosza wpadnie, no to rzeczywiście można się tylko załamać. On nie ma rzeczywiście, przynajmniej na razie, zobaczymy, ma się ukazać jakaś jego biografia. Nie mogę się doczekać, żeby ją przetłumaczyć. Bodaj w przyszłym roku. Nie ma żadnych takich rys, ale też te rysy często wychodzą dopiero po wielu latach. Tak, za czasów Jordana, no to było trochę tak, że się plotkowało o tym hazardzie, ale on nie wypływał tak w taki bezpośredni sposób. To dopiero się pojawiło w książkach, które się tak naprawdę już ze szczegółami w książkach, które się pojawiły dużo później. No, u Curry'ego tego nie ma, ale u niego jest to, że właśnie to, że on będzie, czy że jest taki wielki, będzie tak mało prawdopodobne. Musimy kończyć, chociaż moglibyśmy gadać dalej, niestety. Czas jest nieubłagany. Michał Rutkowski, dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Czekamy na kolejne, mam nadzieję, że nie tylko dwa mecze tego finału NBA, a o 19.20... Przed Euro by się skończyło, to idealnie. Mogłoby. A my o Euro i tylko, że o Francji akurat dzisiaj i nie tylko o piłce nożnej będziemy rozmawiać dzisiaj o 19.20 w magazynie Jeszcze Więcej Sportu. Dziękuję za uwagę, no i do usłyszenia. Jeszcze więcej sportu w radiu Tok FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Reklama. Twoje stopy mogą być atakowane przez różne rodzaje grzybów. Dlatego zastosuj aerozol kosmetyczny Stepper, który zawiera aż 5 substancji aktywnych. Niezależnie od tego, jakie grzyby zaatakują twoje stopy, aerozol Stepper będzie najlepszym rozwiązaniem. Stepper. Grzybicy nie przepuści. Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 zaprasza na cały czerwiec we Wrocławiu. Dziesiątki niezwykłych wydarzeń, wystaw, koncertów i atrakcji kulturalnych przez cały miesiąc. Między innymi poczuj wrocławskie flow, dzień spektakularnych wydarzeń nad Odrą, koncert Davida Gilmura. Mecenasem występu jest Bank Zachodni WBK, kultura na widelcu, hiszpańska noc z Carmen, mega widowisko operowe. Szczegóły na www.wroclaw2016.pl. Słucham pana. Ciężko mi na żołądku. Czuję się pełny. Jest mi niedobrze. Mam... Gazy? No tak. Przejadł się pan tłustymi potrawami, a to tłuszcz najczęściej jest przyczyną dyskomfortu trawiennego. Dlatego polecam Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów, stymulują wydzielanie soków trawiennych. To też może być, gazy. Wiesz, a do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby, dróg żółciowy oraz... Weź Travisto i poczuj się 100 razy lepiej. Travisto. I Travisto.
Słyszałeś o tej nowej inwestycji w Grodzisku Mazowieckim? Tak. Osiedle... Osiedle Platinum. Wyjątkowe mieszkania z doskonałym dojazdem do Warszawy. Zlokalizowane w sercu Grodziska Mazowieckiego, blisko autostrady A2, zaledwie 30 minut od centrum stolicy. Osiedle Platinum kusi wysokim standardem i bardzo atrakcyjną ceną. A już 18 czerwca zapraszamy na drzwi otwarte. Spiesz się i skorzystaj z naszej limitowanej wakacyjnej oferty Last Minute. Osiedle Platinum. Twoje miejsce na ziemi. www.osiedleplatinum.pl. Zawsze chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. No. Przygotowy